Jesteśmy po meczu z Dagłapi z Emir Robert Śmielc. Robert, przez 2 tygodnie ostatnio pod ciężko pracujesz. Znaczy, jazdy nie aż tak dużo, ponieważ mecz niedzielny z Gdańskiem, później poniedziałek eliminacje młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych. Teraz czwartkowy trening, dzisiaj mecz, za to weekend wolny. Wrócimy do tylko młodzieżowych par klubowych. Tam Rybnik zdobył bardzo wysokie miejsce. Tak, walczyliśmy o awans, udało się go wywalczyć z drugiego miejsca i trudno, że z drugiego, ale zawsze awans, nie? Zawsze awans. Robert, w twoim zespole pojawi się ktoś tajemniczy, mechanik. A tajemniczy, nie tajemniczy. No, akurat znalazłem w końcu mechanika po tylu latach jazdy rodzinnej. Dalej jest rodzinna, ale oczywiście jest ten Damian Zdziebczok, który tak zwany Zdziebol, który od lat siedzi w żużlu i nie, jest to coś innego niż my z dziadkiem, z tatą startowaliśmy od zera, a teraz już jest ten poziom kariery, w którym trzeba sobie wspomóc przykładowym mechanikiem, który od zawsze tym zajmuje i tak powinno być, tak jest u każdego i to jest normalne. No właśnie, w Gdańsku 7 oczek, dzisiaj u siebie 5 i znowu bieg 15. Znowu mi Kasper dał bieg 15. Dziękuję bardzo z tej strony znowu za ten bieg. Liczę, że dostanę jeszcze jedną szansę, żeby się poprawić, bo ostatni bieg, który mi Kasper udostępnił, nie wyszedł. Teraz było blisko, ale znowu zero i muszę się poprawić. Następnym razem myślę, że przywezę punkty w tym biegu 15. No ale 15 bieg to, wiesz, jedną tuzję można powiedzieć. No tak, no i tak jak mówię, było blisko, ale jednak zero. Robert, za tydzień znowu kolejny mecz, przygotowania? Oczywiście treningi teraz młodzieżowe, mistrzostwa Polski, drużynowe. Myślę, że pojadę w którejś wtorkowej, może w Rybniku też pojadę w środę. Trochę potrenować, niedziela wyjazd, Tarnów, przygotujemy się na te zawody. Oczywiście zawody ważne jak każdy inny i trzeba do siebie wszystko, trenujemy na Tarnów. Robert, dzięki, życzę powodzenia i trzymaj kciuki. Dzięki bardzo.